Siemanko wszystkim, dzisiaj wam pokażę, tutaj mam takie jesieni. Na pierwszy strzał idzie Maureli, Sente Ventricosum Maureli, taki byczek. Kupiłem go na początku roku, grubości był, no jak to, jak ten Juanensis. I tak sobie rośnie. Tutaj sobie wypuścił malutkiego jeszcze, tutaj, te dwa w sumie wyszły tutaj już. Tutaj Sikimensis Red Tiger, wreszcie przystopował. Ten liść aż do sufitu dosięgał. Sufit tu jeszcze ile? 40 cm może jest. No to ze 3 metry będzie do sufitu. Tutaj troszeczkę jeszcze o, maluchów ma. Taka już pała. Też grubusieńki urósł. Jakby kupiłem, no to wielkości może tej był. Nie wiem, czy to widać. O. Taki, może tamten był, taki grubościowo, tak ładnie podrósł mi. Tutaj mam karłatkę, humilis prawdopodobnie. Tak. Co tu mamy jeszcze? Lasiokarpa, muselka. Tu jakieś mam, o, zapomniałem o tym. To by nic wynieść. Kaktusik, fotel teściowej. Tu jakaś agawka. Nie pamiętam, co to za odmiana, ale jakaś chyba z mniejszych. Tutaj męczennice mam ukorzeniane samemu. Tutaj mamy granacika z pestki. Zrzucił wszystkie liście. Ale za to w szklarni stoi drugi na zewnątrz, które ładnie się trzymają. Tu jakieś kaktusy. Tutaj mamy pomidora tego drzewiastego. Jak to się nazywało, bo zapomniałem nawet. Ale bardzo śmierdzi, nie lubię tego dotykać. I robactwo się tego czepia. Nie mogę zrobić spieszenia. Dobra, tutaj mamy. Co my tu mamy? To welutinka chyba od talewiaka. Tak. Welutina jedna. Elegancka sobie śpi. Że tak powiem. Tutaj mamy Musa Basio. Też ten to akurat ładnie się u mnie tutaj zimuje, że tak powiem. Też od rościka ma jednego, w sumie dwa, trzy. To. I tutaj mam jeszcze jedną welutinkę. Oddzielałem trochę młodych, jak wykopywałem, co na filmie widać. I tak sobie to wszystko tutaj stoi. Dachtylowiec kanaryjski. Taką sadoneczka. I tutaj agawy dwie. Takie dorodne już. A, tam sobie mam wariagatę jeszcze. Sorry za bałagan, ale tutaj tak wszystko na kupie leży. Ale nie chce mi się tego sprzątać. Że tak powiem, za leniwy jestem. Wolę sobie rośliny pooglądać. Tak, żeby to było na tyle. Tak to, co się prezentuje. Tutaj mamy 10 stopni. No nieraz nawet, no prawie 11 w sumie. Tutaj dużych skoków temperatur nie ma. Maksymalnie 14 może być. Drzwi są nieszczelne, specjalnie nawet zrobione. A grzejnik zasłonięty ręcznikami pod spodem. Na górę dałem poszewki stare, żeby troszeczkę to odizolować, żeby to ciepło jednak tutaj mi nie biło, bo to by się fajnie nagrzało, do 20 nawet stopni pewnie, jakby dobrze było hajcowane w piecu. Także tak to tutaj wygląda. A, jeszcze o Juanensis nie chyba nie pokazywałem. Też bardzo ładnie stoi w miejscu. Także to chyba na tyle. Wygadałem się, wszystko co miałem powiedzieć, a raczej powiedziałem. Także dziękuję za uwagę, za subskrypcję, lajki, komentarze, które bardzo motywują do nagrywania następnych takich relacji i odcinków. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Hej.